to jak nie mówią. Masz zawsze takie brzydkie skojarzenia. Łukasz ma białe pończochy. Gad ty. Żeby pasowało do pończoszków. Nie! Chciałam, że ty sobie założysz. Dobry? Jak... Łukasz wczoraj powiedział, że też mam ryj do tego. Paluchami. Jak na damy przystało, rarytat, nie? Chodź, ty wiesz, czym rezygnujesz? Chodź. Ja tylko wyglądam na małego chłopca, wiesz? Chodź, na kuchennego chłopca wyglądasz. Chodź, chodź, no. Pij, kabusie, pij, dzieciątko, z mleczkiem masz? Nie, czarno. Czarno? Chcę spróbować. Podmuchaj trochę. Gdzie są białe te pończoszki? Łukasz, gdzie białe? Ja już nie mam. O, z jaką gracją. Kamizeleczka ładna, tak. Kamizeleczka, teraz trzeba kołnierzyczek na wierzch oczywiście. O, jest już długa. Tak, elegancko. Jaka wprawa, skąd taka wprawa? Jak się rozbiera, to się zobacz, co się odbyło. Schowaj mi szlajfki, wystają jakieś tam? Nie. Tylko ten, tak? I perukę. Tylko, rękawiczki tak. Musi. Aha, Łukasz, chciałeś moje te czarne, tak? Pończoszki, ja też mam. I jest franka, ale to jest jeszcze nasza ściąga w temacie. Trzeba talię sobie dowiązać. Buciki ci wyciągnę, moja droga. Dziękuję. Chusteczki staropolskim zwyczajem.
Damy stopołami. Damy zasiadły? Ktoś pan Łukasz mówił o wręczaniu nagród? Tak. Okay. Zobaczymy miny panu. Nie ma czerwonego dywanu. Kurde! Jak śpiewy w firmie. Drodzy Państwo, właściwie ten dzień to dzisiaj jest wsparty przez Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni i w osobie prezesa pana Jacka Soborskiego chciałbym, aby on Państwa również powitał, ale również mamy panią burmistrz Żnina. Bardzo się cieszę, że rzeczywiście tu włodarze żnińscy wiedzą, że mają taki skarb, jakim jest Lubostroń, i w osobie pani Haliny Rosiak, która też być może Państwu dwa słowa powie. Drodzy Państwo, ja przede wszystkim chciałem przeprosić za mój strój. Ja zdaję sobie sprawę, że nie pasuję tutaj do tego wspaniałego obiektu, ale przywożę tutaj swoje serce dla świętej pamięci Stanisława. Związek Hodowców Koni opiera się na właśnie tego pokroju fantastycznych ludzi. Patrzę na ten wóz drabniasty, właśnie wtedy też brałem udział w tej imprezie końskiej. Ze względu na odległość dzisiaj jestem tylko solo, bez koni. Porzućmy ten smutny akcent, bawmy się wspominając Stanisława. Na pewno będzie się cieszył, jak będzie widział na naszych twarzach radość i szacunek do tych pojazdów, które umiłował. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze, drodzy Państwo, dodam, że te zawody jak praktycznie jak co roku, jak od wielu lat będą prowadzili panowie, no wybitni już dzisiaj sędziowie. To jest pan Edward Czemżalski i pan Maciej Szef. A ja oddam głos pani burmistrz. Szanowni Państwo, ja również pragnę oddać hołd pamięci pana Stanisława. Dołączył on do panteonu ludzi naszego regionu, o których nie zapomnimy, o których przekazujemy informacje młodym pokoleniom. I myślę, że nie mogło nie być tutaj przedstawicieli władz Żnina. Bardzo się cieszę, panie dyrektorze, za zaproszenie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że jak zawsze będzie to uczta dla naszych oczu. Życzę Państwu udanego dnia i bardzo dobrej zabawy. Serdecznie dziękuję. I drodzy Państwo, uważam ten pokaz za otwarty. Thank you.
Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis enchanté que vous voyez. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam szanowne damy, szanownych panów. Bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo skorzystać z zaproszenia i przybyć do wspaniałego miejsca, do spadkobierców kultury polskiej. Podziwiają Państwo przepiękne rumaki, a powitała Państwa także bardzo w oryginalny sposób orkiestra Dęta, miejska orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie. Chcę Państwa bardzo serdecznie powitać w miejscu dzisiaj, myślę, dla wszystkich uczestników pokazów konnych szczególnym. Dzisiaj to 23 zawody, ale zawody bardzo istotne, bo w życiu tak jest, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Przyroda nie lubi miejsc pustych. W imieniu organizatorów kłaniam się pięknie i dziękujemy bardzo. Położący Michał Bocian, parą koni Perła i Safira, pojazd Lando z parasolem. Proszę o wjazd. Przed Państwem Michał Bocian, parą koni, koni srokatych, zaprzęgu, bardziej bym to powiedział w Brytce, wolant z opończą, z budą, para koni srokatych, Jadek też przybył miłość koni maści oryginalnych, pokazywał nam kiedyś parę Izabeli. A proszę Państwa, ja chcę Państwu podać, że jakie elementy tutaj są oceniane? Zawodnik i pasażerowie, postawa, ubiór, prowadzenie koni, konie, kondycja, pielęgnacja, dobór tych koni i stan kopyt, uprząż, stan, czystość, dopasowanie do konia, pojazd, stan, czystość i oryginalność i ogólne wrażenie, całość zaprzęgu i czy to jest pod względem stylu pasujące. Zaprzęg jest szorowy, uprząż ciekawa, bardzo szlachetna, bogato zdobiona. Widzimy żółte lejce, a więc bardzo prawidłowo tak powinno wyglądać. Zaprzęg w stylu węgierskim, bo uprząż szorowa, do tego odpowiedni bat, nie w stylu angielskim, tylko właśnie z tym rzemieniem zwisającym. Właśnie styl węgierski, konie dopasowane troszeczkę do tego pojazdu mogłyby być większe. No i proszę Państwa, tak jak już nieraz powiedziałem, nasza rola jest taka troszeczkę nietoperza, czyli nie widzi, nie słyszy, a się czepia, no bo trzeba jakoś ocenić. Nie wszyscy są idealni i dlatego między innymi zwróćmy uwagę na to, że jest to, czego zwykle w powozach brakuje, a więc gdy zabalują u hrabiny na dłużej, świeczki są, wyjeżdżając, będą mogli zapalić, będą mieli drogę oświetloną. Tylko ciekawe, czy będą mieli czym odpalić. Będziemy mieli? Będziemy mieli. To jest bardzo dobry powożący, który jest przygotowany na każdą okoliczność. Myślę, że dziękuję uprzejmie. Prosimy o... Jeżeli Państwu ten pojazd podobał, prosimy o brawa. Coś cieniutkie te brawa. Czy Państwo śniadania nie jedli? A teraz proszę Państwa, ośrodek rekreacji konnej w Myślęcinku. Powożący to Wojciechowski Mirosław, konie Paryl i Lady. Rasy fryzyjskiej. Czekaliśmy na to, bo tego w Lubostroniu jeszcze takiego zaprzęgu nie widzieliśmy. W zgłoszeniu mamy parę koni, a widzimy trzy, tak? Trzeci to? Paryl, Lady i Fiołki.
i Siołki. Siołki nie, nie było na zgłoszeniu podanego. Na wjeździe pierwszy widzieliśmy parę w Szydło. Tu widzimy bardzo ciekawy, oryginalny, multiplikowany zaprzęg. Jest to tu random. Trzy konie w rzędzie ustawione. Ojczyzną koni fryzyjskich jest Holandia. Tam jest największe zbiorowisko tych koni, największa liczebność i tam one są głównie hodowane. Są to typowo konie karyciane, a więc jak najbardziej pasujące do tego typu pojazdów. Proszę zwróćcie Państwo uwagę na bryczkę, która jest o bardzo wąskim rozstawie kół. Dlatego do takiego pojazdu, kiedyś do wąskich dróg właśnie używano zaprzęgów szydło, żeby wykorzystać moc tych silników. Tutaj widzimy trzech, a przy wąskiej drodze to była raczej jedyna możliwość jazdy. Podejdźcie Państwo z pierwszymi końmi troszeczkę do przodu. Chciało jeszcze by się w tym zaprzęgu widzieć oryginalne drewniane dyszelki, ale są wygięte, prawidłowo zakończone. Jedyna taka uwaga do oryginalnego pojazdu, a poza tym zaprzęg bardzo piękny. Myślę, że Państwu się będzie podobał. Po raz pierwszy w Lubostroniu taki tandem jest pokazywany. Jeżeli Państwu się ten zaprzęg podoba, to prosimy o brawa. Myślałem, że będziemy mieli kwadrom, że luzaczka dołączy do przodu, ale jednak nie. Wiesław Gałąbka, Bielice, powożącym Patrycja Smolińska, koń Maliska. Widzimy powożących czy cały zawodników i luzaków w stroju ludowym krakowskim. Prosi się, żeby panowie mieli czapki krakowskie z piórem i to by na następne pokazy było zalecane. Kujawski, przepraszam. Ale też na pewno czapka była. Jak już powiedziałem, zawodnicy, proszę Państwa, doszli już do perfekcji. Ale z tych pięknych zaprzęgów trzeba wyłonić tego największego. I nasza trudna rola jest, żeby i właśnie do takich szczegółów zwracamy uwagę, bo one zadecydują, kto tutaj będzie zwycięzcą. Zawodnicy, tutaj jeden z kibiców wspomniał stroj kujawskim, ale o głowie mamy od pana hrabiego chyba gdzieś tam wzięte z uprzęży wyjazdowej. Prosiłoby się też, żeby o głowie było od kompletu. Nasza trójka jest ten fakt. A jeżeli Państwu ten pojazd się podobał, to prosimy o brawa. I teraz prosimy pana Wojciecha Soborskiego. Nowy Młyn, powiat Grudziądz. Położący pan Wojciech Soborski, luzakiem Stanisław Krzyżykowski. Gaza i galopada. Rzadka maść, proszę Państwa, izabelowata. Prawy, a lewy gniado srokaty. I widzimy doświadczenie tutaj powożącego, przypięty ogon. Są niektóre konie bardzo wrażliwe, które machają ogonami, to oczywiście przeszkadza. Dawniej to się przypijało od podpinu między nogami. A więc widzimy dbałość o Państwa bezpieczeństwo, żeby właśnie w tym ferworze koń się nie podniecił i nie zrobił coś nieprzewidywalnego. Powożący ma lejce Achenbacha.
jadą panowie sobie na popołudniowy, niedzielny chyba obiadzik do kolegi. Na razie w kondycji są dobrej, powożący i luzak. Pan Wojtek do kolegów nie jeździ, jeździ do koleżanki, która lepiej gotuje od kolegi. Powożący, jak się stało na eleganckiego pana, ma derkę, ma nakrycie na kolanach. Jest to też przez nas punktowane, oceniane. Właśnie bat trzyma pan poprzednio dobrze. Dalej, dalej, właśnie dalej. Bat elegancki, ścinowy, bryczka w oryginalnym stylu, co dzisiaj jest ciężkie do osiągnięcia w jesionie, żywym, niekoloryzowanym. Dziękujemy, poprosimy o rundę. A państwa obrawa. Zaprzęg z ORK Myślicinek, powożący Wojciechowski Mirosław, koń Karyl. Widzieliśmy go już dzisiaj w randomie. Powożący też się szybko przebrał. W poprzednim zaprzęgu był w mundurze maszkalerskim. Brek sportowy. Uprząż typowo pojedynkowa z natylnikiem. Jest on w tym zaprzęgu raczej rzadko używany, ponieważ jest to zaprzęg z hamulcami i rolę hamulca pełni powożący na tym hamulcu tarczowym, a oryginalnie, gdy hamulec nie był tak rozpowszechniony, konie hamowały zad natylnikiem, który przebiega na tylnych nogach. Dziękujemy. Prosimy o państwa obrawa, a zawodnika o rundę honorową. Teraz prosimy pana Kazimierza Żądło. Rataje koło chodzieży. Konie to Whitney, Orling i Flores. Konie rasy fryzyjskiej. Pojazd to vis-a-vis. Proszę państwa, mówiliśmy parokrotnie, piękny pojazd, chciałoby się go widzieć w naturalnym kolorze butelkowej zieleni, tego typu reprezentacyjny pojazd, ewentualnie ciemny granat, czerń. Dawniej takie kolory w ogóle nie wchodziły, ale mamy nowoczesność, ludzie chcą w jakiś sposób zarabiać i ci co wożą do wesel, wręcz sobie życzą, żeby pojazd był utrzymany właśnie w kolorze białym, czy też kremowym, jasnym. Dawniej nie spotykaliśmy tego typu jasnych kolorów w powozach. Tylko był naturalne drewno lakierowane, ciemna zieleń, ewentualnie czerń. Bardzo długie, charakterystyczne grzywy dla tej rasy. Są to konie karyciane, a więc do takiego pojazdu długiego, ciężkiego, jak najbardziej pasujące. Taki tylko może szczegół dotyczący zaprzęgu typu trojka. Konie
pomiędzy sobą były spięte oddzielną spinką. Nie było potrójnego krzyża lejcy, tak jak tutaj widzimy, że prawa lejca odchodzi do każdego konia na prawą stronę, ale konie były spięte między sobą i koń skrajny był odciągany przez skręt konia środkowego. I miały zewnętrzne konie i prawy i lewy miały głowy skierowane na zewnątrz, czyli lewy na lewą stronę, a prawy na prawo. No ale tą hrabinę, którą pan rządu odwiedził, to będzie trochę kosztować, bo tyle osób na tym, jak zasiądzie na przy stole, to trochę zniknie. Proszę państwa, my prosimy państwa o brawa, jeżeli ten zaprzęg państwu się podobał. Ale jak już powiedzieliśmy, sytuacja się zmienia i zmieniają się obyczaje. Ale tu pomożący ma luzaczki, może dlatego czekał, bo za luzakiem to by nie poczekał. Zajniał Piotra, śpiłowo koło Wiedzburga, pomożący Bartosz Balkosz, konie, koni Jagoda, źrebiec, Order, order. Tak jak kolega wspominał, żeby pałac funkcjonował, też musiały być wszelkie zakłady produkcyjne wokoło czynne i dobrze funkcjonujące. Kolega nam tutaj pokazał, że podjechał pod pałac, co myślę, że w czasach panowania pana Skórzewskiego to by chyba było może niemożliwe, ale dzisiaj idea jest taka, żeby jednak prezentować pojazdy i powozy i pojazdy konne i traktujemy to jako pojazd konny rozsiewacz, tak? Niestety na pojeździe widzimy już wpływ dzisiejszej techniki, dużo elementów metalowych, koła też metalowe. Oryginalne to jest siedzenie, na którym powożący siedzi. No i pasy, proszę państwa, do tego typu pojazdów to zwykłe końcówki były albo troki, albo łańcuchy. To są pasy typowo wyjazdowe od bryczek. Dawniej, gdy konie w hodowli musiały również na siebie zapracować, matka musiała pójść, jak to mawia się ponoć, że w Chinach też tak jest, że zaraz z małym dzieckiem się idzie w pole ryżowe. Tutaj źrebak też z matką do pracy, ciężkiej pracy, praca w polu była dla koni bardzo ciężką pracą. Źrebak jest przywiązany do dyszla w warunkach polowych. Ten źrebak raczej biegał sobie luzem wokół matki, nigdy od matki się nie oddalał. I tak, ale na drodze musiał być przypięty i rolnik dojeżdżał na pole, wtedy spuszczał źrebaka. Źrebak na początku dwa razy sobie obszedł. Później w połowie drogi się położył, sobie leżał, jak klacz przyszła, podszedł, podsyckał, bo to jest jego prawo, skorzystał z jedzenia, dalej się położył, a konie dalej pracowały. Tak dawniej wyglądała praca z końmi na wsi. Jeżeli państwu ten zaprzęg się podoba, prosimy o brawa, a zawodnika prosimy o rundę honorową. No i bat to był wycięty z leszczyny, a nie jakiś kupiony w markecie. I jeszcze raz proszę państwa o Eryka Myślęcinek, powożący Mirosław Wojciechowski, koń Paryl, rasy fryzyjskiej i bryczka typowo maratonowa. Thank you.
pokazuje Państwu, jaka jest rola luzaka, że on właśnie równoważy. Widzimy wąska bryczka, która ma 120 cm, a on równoważy, żeby ta bryczka się nie przewróciła. Taka jest ciężka rola luzaka. Tu już widzimy na bryczce, nie ma derki, bo to jest pojazd sportowy, a więc będzie walka o czas, jak najszybciej jechać inny pojazd. Widzimy typowo sportowy, doświadczony powożący, pan Mariusz Machnik. Widzimy konia uspokaja, taka jest rola właśnie luzaka. Zawodnik się szybko, widać, przebiera, bo to jest jego chyba trzecie przeistoczenie. Wiem, że nie ma czasu, ale do zaprzęgu typowo sportowego przydałaby się uprząż sportowa. Koń został, widać, szybko wypięty z zaprzęgu poprzedniego. Dziękujemy, poprosimy o rundę honorową. Za te kółka ja myślałem, że będą liście z drzew leciały. Poprosimy o wjazd pana Stanisława Sucharączek z Więcborga. Ideą konkursu przed Pałacem Lubostrońskim do ręki świętej pamięci Stanisława Bociana było również pokazanie, wspomnienie potrzeb koni, jakie były w dawnych czasach dla funkcjonowania społeczeństwa. I tu też panowie pokazali, że jadą, ja myślę, chyba z jarmarku, bo ten warflaczek taki mały i on został jeden. Jest to jeden niesprzedany został. Czyli jest kasa w portfelu, proszę Państwa. Trzymajcie się tych panów. Są przy forsie. Na pewno będą dzisiaj skorzy do świętowania dobrego utargu i jak to się mawia w dzisiejszych czasach, zrobili pewnie świetny deal. Bardzo elegancko, proszę Państwa, pokazują, tylko proszę Państwa, wozem nie jeździło się w uprzęży szorowej, tylko w uprzęż półszorowa. Uprząż szorowa była do bryczki, a to jest typowo właśnie do bryczki uprząż. Dawni gospodarze, żal im było takich, bo to kosztowało dużo pieniędzy, ale widzimy, gospodarze są zaradni, rozrzutni, stać ich na to, to przyjechali Państwu pokazać. Państwa mogą oszukać, nas nie. I dlatego o tym mówimy. Natomiast, proszę Państwa, w latach 50-tych, 60-tych gdzieś te płody rolne się sprzedawało. Trzeba było w podobnych, prawda, kastach wywoziło się właśnie świniaki na spędy, na różnego rodzaju targi i się sprzedawało. Nie przyjeżdżali do gospodarstwa tak jak dzisiaj, że jeden telefon, wtedy jeden telefon był, ale we wsi u sołtysa, więc trzeba było sobie radzić. Widzimy wóz typu tak zwana hela, wóz skrzyniowy z bokami odpinanymi. Można było boki wyluzować i zboże wysypać też i dołem, podnosiło się szczyty. Prawie jak dzisiejsza hydroburta w samochodzie. Prosiłoby się jeszcze, żeby ten wóz miał koła z tamtej epoki, nie te pneumaty, tylko byłoby ciekawie, gdyby były koła oryginalne, szprychowe, drewniane. No ale trudno po dzisiejszych asfaltach jeździć takimi, na takich kołach, hałas byłby niesamowity, a i też niewygodnie byłoby dla jeżdżących. Czyli w tamtych czasach mieli lepsze asfalty. W tamtych czasach jeździli po polnych drogach. Asfalty były węższe i były tak zwane latówki z boku i wtedy końmi jeździło się właśnie po tych drogach utwardzonych, po tych latówkach. Tu jeżeli bym się czepiał, to do tego barku, który jest w tej chwili metalowy, a powinien być drewniany. Tak dawniej bywało, tak jak już powiedziałem. Państwo podziwiają, a my jesteśmy ci nietoperze, którzy się ale czepiają. Widać, że to jest świeża robota. Stolarz chyba był dzisiaj niedostępny. W niedzielę miał zamknięte. Po sobotniej
dobrym spotkaniu, także... Ale co kolega powiedział, proszę Państwa, gospoda swoje płody wywiózł, warto się z nim zaprzyjaźnić, koszyk po jajkach pusty, sprzedane, także barchlaczki też sprzedane, jeden się tylko ostał. Duże brawa, dziękujemy. Duże brawa za pomysłowość i za oryginalność tego zaprzęgu. Powożący, bardzo korespondujący w całości. Trochę lejce przekręcone. No ale to już są szczegóły, które my widzimy. Dawno niewidziany w Lubostroniu pan Tomasz Goc, Sarbinowa Kołożnina. Konie to Helisa i Hrabina. Konie też bardzo rzadkiej maści, proszę Państwa. W latach 60., 50. tych koni było bardzo mało tej maści, ponieważ gospodarze trochę się wstydzili, bo to tak przypominało, jakby w krowy jechał, jakby go nie stać było na konie, tylko jechał w krowy. To są takie podania, które sami hodowcy mówili, ale naoglądaliśmy się bonanzy, proszę Państwa. Te maści w filmach amerykańskich, w westernach występowały. Później połowa lat 80., gdzie za jednego konia srokatego można było kupić sobie trzy jednomaściste. Konie te przychodziły w ceny, były bardzo modne. Później ten trend jak gdyby zginął, zaniknął, a w tej chwili znowu jest nawrót do tak zwanych koni kolorowych. Jest to pojazd Volant z opończą, zadbany, widzimy pojazd jest z 1926 roku, wyprodukowany w Berlinie. Pojazd jest bardzo oryginalny. Oprócz próby zamontowania hamulcy tarczowej, które nie do końca się udały, bo chyba przewód hamulcowy pęk, tak? To w większości, czy prawie w całości jest pojazdem oryginalnym. Bardzo ładna, zwróćcie Państwo uwagę, linia wygięcia szyi części tylnej. Przód bryczki, tak zwany w żargonie fordekier, obszyty skórą, tudzież płodniki też są skórzane. Pojazd typu już wyjazdowego. Państwo w takim pojeździe zawsze siedziało z tyłu, powożący. To był w dzisiejszych czasach ten kierowca, szofer. Rękawiczki wymagane, proszę Państwa, bat. Nie odkładane, tylko cały czas trzymane w ręku przez powodzącego. Lejce też typowe Achenbacha. Jeżeli któryś koń jest za szybki czy coś, to powożący z przedniego siedzenia może sobie skrócić, względnie wydłużyć, a więc wyregulować tak, żeby konie równo trzymały głowy. Ale jeżeli Państwu się podoba ten zaprzęg, prosimy o brawa, a zawodnika prosimy o rundę honorową. Zwróćcie Państwo uwagę, pozwoliłem sobie na otworzenie tej części ławeczki rozkładanej. Jeżeli zadziałało 500+, to pan hrabia otwierał ławeczkę, wysadzał potomka, jechał razem, jechali rodzinnie do sąsiadów. Wojciechowski Mirosław, konie Paryl i Sioki zaprezentują nam Lando. Dojeżdżało do pałacu, nie pędem, tylko z jaką gracją, proszę Państwa, te konie się poruszają. Przed pałacem i za to Panu dziękujemy, że pokazał Pan, jak to przed pałac godnie należy wjechać. Niejedna para w Bydgoszczy tym landem jechała, kupę lat służy. I niejedna pewnie pojedzie jeszcze. Nie przytnij sukni, bo później pani będzie chciała wejść i się przewróci. Dlatego tak zerkałem. I słyszymy, jak właśnie powożący z koniem rozmawia. Spokojnym tonem, spokojnym głosem konia uspokaja.
piękne lando, ładnie utrzymane. Tylko lewa lampa jest odwrotnie założona. Nie jest to nie będzie kompletu. Ale nie będzie widać od zewnątrz. To taki drobny szczegół. Może ma służyć bardziej za lusterko powożącemu na pannę młodą. Żebym widział, co robią z tyłu, muszę ich filmować. Poprosimy, żeby konie się nie denerwowały już o rundę honorową. Prosimy o rundę honorową, a Państwa, jeżeli ten pojazd się podobał, prosimy o brawa. Przed Państwem wspomniany już Marek Wojciechowski, Jacek Bauer, lobbysta Luzaka i Radek Bajewski. Zaprzęg sportowy, czterokonny, czwórka tak zwana Blade. Jak znam życie, to ten zaprzęg jest sportowy, ale to nie jest czterokonny, tylko to jest zaprzęg od pary. A różnią się, proszę Państwa, tym te pojazdy rozstawem osi i wagą. Ponieważ inną wagę mają zaprzęgi, pojazdy, bryczki dla czwórek i inne rozstaw osi i wagę mają bryczki dla par. A jeszcze inne dla pojedynki. Poprosimy o zjazd, żeby było bezpiecznie. Hamulec niech pan puści, bo ta prawa lejcowa pracuje bardzo mocno. Chyba dlatego taka waga tego zaprzęgu. I jeżeli Państwu ten zaprzęg się podobał, to prosimy o brawa. To ja widzę, że to pan hrabia nadjeżdża, nie? Przed Państwem konie lubostrońskie i jeźdźcy z klubu jeździeckiego Dereś zrobili spółkę chyba z panem dyrektorem. Prosiłoby się, żeby ta dama jechała na tarskim siodle, bo to mało przyzwoite jest, żeby kobieta siedziała okrakiem. Ale czasy się zmieniają. Coś dżentelmeni uciekają od tej damy, nie chcą dotrzymać jej towarzystwa. Nie wiem na czym, czy to do jakiejś sprzeczki doszło. Żeby Państwu dać sygnał, żebyście im brawa bili. Bo po to specjalnie wyjechali. Ciekawe, u jakiego fryzjera byli panowie. Proszę Państwa, tu nie ma przegranych. Przegranymi są ci, którzy mają pojazdy i zostawili je w domach i nie przyjechali na ten konkurs. Tu tylko są zajmowane miejsca. Natomiast, tak jak powiedziałem, przegranymi są ci, którzy nie przyjechali w dniu dzisiejszym do Lubostronia i nie pokazali się. Dlatego nagrodźmy brawami, jeżeli będą wjeżdżać. Ci, którzy zadali sobie wielki trud, bo oni nie przyjechali po nagrody, po wielkie pieniądze, tylko przyjechali po to, żeby od Państwa dostać brawa. I dla nich jest to największe wspomnienie i czekają do następnego roku. Zawsze na Państwa można liczyć i oni też liczą na te brawa, które za moment dostaną. Tradycyjnie, proszę Państwa, nagrodą jest mosiężne koło, nazywane Złotym Kołem z Lubostronia. Widzimy, proszę Państwa, dwa pierwsze miejsca zajęły pojazdy w jednakowym stylu utrzymane
bez jakichś dodatków XXI wieku, tylko tradycja związana z powożeniem. A więc ciemna zieleń butelkowa, szprychy delikatnie są zdobione czerwienią. Zwycięzca teraz 2 minuty dla telewizji. Jestem bardzo, bardzo zaskoczony tym miejscem. Naprawdę praca popłaca, jeżeli się pracuje, się przygotowuje do czegoś i jestem teraz tutaj doceniony, no to nic większego mogło mnie tutaj dzisiaj nie zaskoczyć. Poprosimy o gorące brawa, proszę Państwa. Jak powiedział, ale powtórzę. Zawody i pokaz tegoroczny odbywał się także ku pamięci In Memoriam Stanisława Bociana. Panie Jacku, w imieniu mojego ojca nieżyjącego, mojej mamy, Krystyny, mojej rodziny, rodziny Michała, zasługuję Pana tą nagrodę. Dziękuję bardzo. Gorące brawa, a orkiestrę, miejską orkiestrę w Ławiszynie przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Otóż! Jest to dla mnie niesamowita nobilitacja. Do tej pory Stanisław był w moim domu duchem. Od dzisiaj będzie nie tylko duchem, ale również i zdjęciem. Cieszymy się. Prosimy o rundę honorową. Zawodników o rundę honorową, a Państwa ostatni raz o brawa. Takie zaprzęgi tylko w obostroniu. Raz do roku. Myślę, że nie żałują Państwo, że opuścili swoje pierwsze domowego ogniska i przybyli tutaj do pięknego zespołu pałacowo-parkowego. Pod wodzą dyrektora pana Andrzeja Budziaka zapraszam Państwa do zwiedzania, do stoisk gastronomicznych, a o godzinie 15 zaczniemy część sportową. Niestety już się żegnamy z kieckami.
Tak. Było nam bardzo miło. Zapewniły nam miejsca VIP-owskie na tej arenie. Dobra, ja będę pakował, nie? Te krzynki mogę już powoli. Lucy, bacik twój. Ale ja będę miał głowę, tam leży obłowy, a tu to samo. A bacik? Perły z dresami to mi tak nie halo, nie? To najlepiej. Perły z dresami? Aha. Dziecko drogie. No i Gosia nam wszystko udokumentowała. Mam nadzieję, że coś się da zrobić. Zbyszek będzie miał to robić. Mm-hmm. Jeszcze z obozu. Zobaczcie, jakie. Zaraz ci pokażę. Nie, poza tym Michał myśli i myśli, że my słyszymy, co on myśli. I mówi jeden po jednemu kłusem, no to my jeden po jednemu. A on mówi, ale w trójkę mieliśmy jechać, nie, dopiero tam jest ten bonus. Ale to nie próbowaliście mentalnie się odbierać? Może się uda. Nie cały czas działało. Ja szumy komunikacyjne. Wiesz co, Maciej zakłócał, bo on głośniej mówił, wiesz, przez mikrofon. Ale był obcy słowy z tym siedzeniem okrakiem. Mógł sobie to podarować. No pewnie.